Zorganizowałem taką wycieczkę rowerami po Europie z kilkoma znajomymi. To było półobóz taki duchowo-integracyjno, ale też bardziej, żeby ruch, żeby po prostu podróżować po Europie, poznać różne miasta, różne kultury. A w pewnym momencie we Włoszech zrobiliśmy całe Włochy północne rowerami z tymi kolegami. I w pewnym momencie nie trafiliśmy do miejsca, gdzie mieliśmy spać. Musieliśmy gdzieś tam szukać po drodze jakieś miejsce. I najgorzej było to, że widzieliśmy, że się zbliża burza. I grzmoty po prostu brzmiały, że my nawet baliśmy, że w pewnym momencie, że no, może i nam namioty wylecą też w pewnym momencie w nocy. A słuchajcie, dawno, dawno nie słyszałem taką mocną burzę. W Gwatemali byłem przyzwyczajony do tego, że te burze były co jakiś czas i te burze potrafiły być po prostu cały dzień. I te burze były naprawdę mocne, grzmoty, grad i różne rzeczy. I ta burza była tak mocna, że w nocy budziliśmy się od tego, że no, było słychać w namiotach, że pada deszcz, ale też te błyskawice to tak naświeciły w środku namiotów, że to było po prostu niesamowite. I przez to, że ja już byłem zachwycony burzą i tęskniłem za tę burzę, ja zacząłem nagrać swoim telefonem, że no, taka burza jest. Potem chciałem się dzielić właśnie ze znajomymi, że taka burza nam spotkała. I Na następny dzień się obudziliśmy i pytałem, jak noc? No i mówię, strasznie. Słyszałeś to? Ja mówię, no, budziłem się i nawet nagrałem. Oni tak patrzyli na mnie. No, a tak szczerze mówiąc, ja właśnie tęsknię za tymi burzami i nawet tęsknię za trzęsienie ziemi. No właśnie, i wszyscy się śmiali, tak jak wy. Wiecie, to jest niesamowite, jak człowiek jest przyzwyczajony do pewnej rzeczy i spokojnie też podchodzi do tego, no to co mamy zrobić? No jest burza, jesteśmy w trakcie. Pan Bóg na pewno, gdyby coś złego miało się stać, to Pan Bóg też zaopatruje tym, co jest potrzebne. Wiecie, w Nowym Testamencie jest historia w Ewangelii Łukasza, kiedy uczniowie razem z Jezusem właśnie podróżują, pływają łódką, i jest taka burza. I wiecie, w momencie, kiedy pojawia się taka burza, wszyscy uczniowie się obudzili, oni byli wystraszeni i przychodzą do Jezusa, mówią, mistrzu, a co Jezus zrobił? Wiem, że znacie tą historię. Co Jezus zrobił? Spał. Wiecie, czasami patrzę w naszych zborach, są ludzie, które mają ten dar Jezusa, że niezależnie od tego, jaki to jest kazania, oni potrafią siedzieć i spać do końca nabożeństwa. I się budzą i są tak spokojni właśnie jak Jezus. Uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, mistrzu, giniemy, budź się. Co my mamy zrobić? Jezus budzi się i podejrzewam, że on jeszcze może się rozciągnął, wstał i mówił do nich, a czego wy się w ogóle boicie? Przecież ja jestem z wami. I wyobrażam Jezusa, który podnosi rękę i mówi do tych wszystkich fal i chmur i grzmotów, uspokójcie się. I Biblia mówi, że to wszystko się uspokoiło. Wyobrażam właśnie dalej tą historię, kiedy oni dotarli, i to było piękny już poranek, kiedy dotarli właśnie do brzegu. I uczniowie pewnie zachwyceni, że jak to jest możliwe, kim on jest, że nawet burze słuchają go. Że nawet fale morskie się uspokajają, kiedy on podnosi rękę i mówi, stop. Ale w pewnym momencie w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale czytamy, że wśród tego pokoju, który oni już mieli po tej nocy, która była straszna w łódce, gdzieś z daleka było słychać jakieś krzyki dwóch osób. Krzyki i taki hałas z łańcuchami i dwie osoby przychodzą do nich i krzyczą i się zbliżają.
cała dzielnica bała się tych dwóch osób, bo oni mieszkali w grobach, bo oni byli nadzy, oni nie mieli ubrania, oni spróbowali właśnie zawiązać ich łańcuchami, ale oni mieli taką nadnaturalną siłę, że nie było możliwości ich zatrzymać. I wiecie, wyobrażam uczniów, patrząc na to wydarzenie, kiedy zbliżają się te dwie osoby i uczniowie po prostu jak oni uciekają i zostawiają po prostu Jezusa i chcą wracać do tej łódce, z którą oni płynęli do tego brzegu i kiedy odwracają się, zastanawiają się, chwila, brakuje nam jedną osobę. Gdzie jest Jezus? I patrząc dalej, gdzie oni byli, widzą Jezusa, który tą samą mocną rękę podnosi i mówi stop. I Biblia mówi, że te dwie osoby padli u stóp Jezusa i zaczęli mówić. I wiemy, że w momencie, kiedy ktoś, kto jest opętany, zaczyna właśnie starać się mówić i daje sobie sprawę, że tam jest Jezus i może pomagać, to demon zaczyna właśnie mówić. I Jezus zaczyna prowadzić dialog z tymi osobami. Mówi, jak się nazywacie? Za to nie te osoby odpowiadali, a odpowiadał demon, który był w nich. Mówi, nazywam się Legion. Ale co ja mam z tobą? Przyszedłeś tutaj, żeby mnie męczyć? Przyszedłeś tutaj, żeby mnie zniszczyć? I Biblia mówi, że w momencie, kiedy prowadzili ten dialog, jeszcze demony prosili o to, żeby Jezus nie wysłał ich do otchłani, bo oni widzieli, że Jezus ma moc zniszczyć ich od razu. Ale te demony byli świadomi, że nawet jeżeli oni proszą, może Jezus się ulituje nad nimi. Biblia opowiada dalej, że kiedy te demony rozmawiali z Jezusem, tam było całe stado świni i oni prosili, żeby może do tych świń, żeby byli wysłani. I Jezus się zgodził. Ja nie wiem, jak byśmy reagowali, ale gdybym ja był tam, patrząc na te świnie, które zostali w pewnym momencie opętane, ja bym się bał. Kto z was by został tam? Żeby zobaczyć, co się będzie działo. Szczerze mówiąc, ja bym uciekł. I Biblia mówi nam, że w momencie, kiedy pasterze tych świń widzieli, że te świnie rzucają się przez klif, oni wystraszyli się. I oni poszli do miasta, żeby opowiadać, jak straszne rzeczy się działy w momencie, kiedy Jezus przyszedł do tego miejsca. I wiemy, że całe miasto potem się bało. Ale Ewangelia Łukasza w 8 rozdziale 35 werset mówi następujące słowa. I wyszli ludzie, aby zobaczyć, co zaszło. I przyszedłszy do Jezusa, zastali człowieka, z którego weszły demony, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i przestraszyli się. Ja nie wiem, jak wy wyobrażacie tą sytuację, ale jest opętany, który straszy wszystkich dookoła. Przychodzi Jezus, który rozmawia z tym opętanym. Do tego te demony wychodzą z niego. I potem pasterze pójdą opowiadać to wszystko i wracają. Jezus siedzi. I u jego stóp siedzi ten człowiek, ale on jest zdrowy, on jest ubrany. I Biblia mówi nam, że ten człowiek na początku był nagi, a w tym momencie był ubrany. I ja się zastanawiałem i szukałem, i szukałem, i szukałem, kto mu dał to ubranie. Nie mogłem znaleźć. Szukałem w duchu proroctwa, nie znalazłem. Szukałem w różnych komentarzach, nie znalazłem. Aczkolwiek ja wierzę, że to był Jezus. I to jest bardzo ważna nauka dla nas. Jesteśmy w trakcie wyborów.
I bardzo często rzeczy, które Jezus zrobił w trakcie wyborów, mogą się wydarzyć straszne. Ludzie zaczynają się stresować, bo będę miał jakiś telefon, bo zaraz mnie poproszą, bo ja nie czuję się na siłach. Ale to, co widzimy tutaj, jest to, że Pan Bóg nie patrzy na sytuację, w której jesteśmy. Pan Bóg nie patrzy na to, czy możemy, czy nie możemy. On widzi, jaki potencjał my mamy, jeżeli my będziemy oddać nasze życie w Jego ręce. I ten człowiek, który był nagi, w pewnym momencie został ubrany. To było coś, co oni już mieli przygotowane. To były szaty, które dali mu, żeby on mógł właśnie być normalnym człowiekiem, który będzie miał potem relację z tym, który go uratował. Adam i Ewa znaleźli się w dokładnie takim samej sytuacji. Kiedy oni zgrzeszyli, Pan Bóg przychodzi do nich i szuka ich. I oni zauważyli, że są nacy i że mają problem. I oni spróbowali zrobić dla siebie ubrania, ale co Pan Bóg zrobił? Powiedział: ej, nie ma potrzeby, żebyście się wstydzili przede mną. Ja was stworzyłem. Ja wiem, w jakim stanie jesteście. Ale ja daję wam nowe szaty, które będziecie nosić i które będą dawać świadectwo o tym, co ja zrobiłem dla was. Kiedy te osoby wrócili po świadectwo, które tych pasterzy dawali na mieście, w mieście, ludzie przychodzą i się boją Jezusa. I Biblia mówi, że jak widzieli Jezusa, przychodzili do Niego i mówili: ej, odejdź od nas. Odejdź. My nie chcemy Cię widzieć tutaj, my boimy się tego, co robisz. Ja mam pytanie. Które z was, kiedy Jezus przyszedł tutaj, byście prosili, żeby Jezus odszedł od zboru? Kto z was by prosił, żeby Jezus został? Żeby to nie pastor Andres miał kazanie, ale żeby Jezus miał kazanie. Byśmy prosili, ale ci ludzie prosili, żeby Jezus odszedł. Jaką reakcję byście oczekiwali od Jezusa? Żeby był? Naturalnie, co nie? Jaka reakcja była Jezusa? Uszanował ich zdanie. Uszanował ich zdanie. Jezus przygotuje się do odejścia. Ale ten człowiek, który przecież został przed chwilą uzdrowiony, który przez wiele lat był w taką udrękę, widzi, że jego Zbawiciel odchodzi. Co byście zrobili? Prosilibyście, żeby pójść z Nim? Oczywiście, że tak. Jeżeli ci ludzie nie chcą Jezusa, no to ja chcę pójść z Jezusem. Ja nie chcę być już daleko od tego człowieka, który mnie uratował. Kto z was chce pójść do nieba? Kto z was chciałby, żeby Jezus był pasterzem tego zboru? A co jeżeli Jezus wam powie nie? Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 37 i 38 werset, mówią następujące słowa. Wówczas cała ludność okolicznej krainy Gadareńczyków prosili go, aby od nich odszedł, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wszedł do łodzi i zawrócił. A człowiek, z którego weszły demony, prosił go, aby mógł przy nim zostać, lecz Jezus odprawił go. Jezus powiedział do niego nie. On mówi: Panie Boże, ja chcę pójść z Tobą. Ilu z was nieraz prosili, żeby Pan Bóg już przyszedł i skończył z tym, co się dzieje tutaj na tej ziemi? Żeby Pan Bóg położył kres na to, co się dzieje obecnie w waszym życiu. Ja osobiście wiele razy prosiłem o to, żeby Pan Bóg skończył z tym, co mnie męczy. Żeby Pan Bóg skończył z tym grzechem, z którym ja się borykam. Żeby Pan Bóg zabrał mnie z tej ziemi, ponieważ tutaj nie ma tak naprawdę za dużo już dobrego. Są fajne rzeczy, oczywiście, nie oszukujmy się.
Ale ja wierzę, że są lepsze rzeczy w niebie. Ja chciałbym już tam być, ale Pan Bóg mówi do nas, ej, nie. Jeszcze nie. Ja wierzę, że wy chcecie pójść do nieba. Ja wierzę, że wy chcecie być przy Jezusie. Ale Jezus może w tym momencie mówi, że jeszcze potrzebujecie zrobić coś, co jest potrzebne na tej ziemi. I wiecie, w Kościele jest coś takiego, że jeżeli my nie nauczymy się akceptować siebie nawzajem, ciężko będzie nam akceptować to, co się dzieje w niebie. Jeżeli my nie nauczymy się na tej ziemi kochać się siebie nawzajem, my nie będziemy w stanie znieść to błogosławieństwo, które jest w niebie. A Jezus widzi potencjał, bo On widzi, że jeszcze są rzeczy, które są potrzebne do zrobienia tutaj na ziemi, bo wy, które tutaj siedzicie, jesteście tutaj, ponieważ Pan Bóg was wybrał. Jeżeli jesteście tutaj, to jest przez to, że Pan Bóg was kocha i doprowadził do tego miejsca. Pan Bóg chce, żebyście służyli. I to, co Pan Bóg powiedział do tego człowieka w tym momencie, to jest to samo, co Pan Bóg chce powiedzieć wam dzisiaj. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 39 rozdział, zaczyna się. Lecz Jezus odprawił go mówiąc, 39, wróć do swego domu i opowiedz, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. Ilu z was doświadczyli coś małego, coś dużego z Panem Bogiem? Ilu z was w ogóle nie doświadczyło nic związane z Panem Bogiem? Kiedy mówimy o prowadzeniu zboru, kiedy mówimy o zaangażowaniu się w Kościele, bardzo często myślimy o dwóch rzeczach. Do czego trzeba być nie wiadomo jak przygotowane? A dwa, tyle odpowiedzialności wpadnie na jedną osobę. I pojawia się niechęć. Ale z doświadczenia tego człowieka widzimy, że on może za dużo nie znał. Pierwszy raz spotkał Jezusa, ale on był gotowy pójść i opowiadać o tym, co Jezus zrobił dla niego. Ponieważ kiedy my spotkamy Jezusa osobiście, kiedy my doświadczamy, że tak, tu jest człowiek, który przychodzi do mnie i ta sama mocna ręka, która uspokoiła burzę, ta sama mocna ręka, która uzdrowiła tego człowieka, to jest ta sama ręka, która może dokształcić moje serce, moje życie do tego, żebym mógł się zaangażować w Kościele Bożym, żebym był błogosławieństwem. I grzechy, które mam, to nie są problemy dla Niego, bo On już miał to rozwiązane, zanim przyszedł do mnie. Jezus prosił temu człowiekowi o tym, że opowiada o swoją historię. I kiedy my mamy osobistą historię z Bogiem, to my możemy służyć w Kościele. Jeżeli każdy z was ma relację z Jezusem, każdy z was może służyć w Kościele Bożym. Historia może zrobić bardzo dużo. Pamiętam, to co my możemy powiedzieć, to, co my możemy zrobić, może mieć bardzo duży wpływ na przebieg kolejnych wydarzeń. Pamiętam w Gwatemali, kiedy wróciłem do kościoła, mając 15 lat i się ochrzciłem. Ja za dużo osób nie znałem w zborze, mimo tego, że to było zbór, w którym ja się urodziłem, bo kiedyś byliśmy adwentystami z rodzicami, potem odchodziliśmy od kościoła. I przychodzi do mnie jeden człowiek, gdzie już starszy człowiek, on był starszy zboru w tym momencie i mówi do mnie, wiesz co, opowiem ci jedną historię. Kiedyś jak byłeś mały, ja byłem w kościele, przychodziłem i ty mówiłeś do twojej mamy, patrz mamo, tam idzie Jezus. Bo ja miałem wtedy dłuższą brodę i ty tak mówiłeś do mnie. Mówi, to było najlepszy komplement, który kiedykolwiek ktoś mi powiedział w życiu. I potem mi mówił dalej, wiesz co, to pomogło mnie zrozumieć, że jest sens przychodzić do kościoła, że jest sens wśród tych najmłodszych, najstarszych
które chcą widzieć Jezusa w innych osobach. I on mówi, dzięki temu ja zostałem w kościele. I mówi, dzięki temu potem jak proponowali po latach, żebym był starszym zboru, ja się zgodziłem. Wiecie, kiedy my jesteśmy uprzejmi do siebie nawzajem, kiedy zaangażujemy się, im więcej osób się zaangażuje w kościele, tym jest mniejszy ciężar dla jednej osoby, żeby wszystko zrobił. To jest bardzo fajnie, jak mamy ludzi, którzy angażują się i widać ich wszędzie w kościele za każdym razem. Za każdej akcji ewangelizacyjnej, oni tam są. Jeżeli trzeba coś nieść, oni tam są. Jeżeli trzeba kogoś odwiedzić, oni tam są. Ale nie może być tak, że tylko te osoby będą zawsze. Wiecie, nie ma ludzi niezastąpionych, co nie? Zawsze jest ktoś, kto będzie lepszy albo gorszy ode mnie w robieniu różnych rzeczy. Ale to wsparcie, to zaangażowanie od innych osób spowoduje, że to nie będzie tylko jeden człowiek, który wszędzie jest. Tylko wszyscy będziemy zaangażowani w Kościele Bożym. I wszyscy będziemy mieli część, udział we wzroście naszego Kościoła tutaj we Wrocławiu. Jezus ma najlepszą historię. Ponieważ my oczekujemy Jezusa i ludzie oczekiwali Jezusa jako król, który miał przyjść, który miał robić porządek, który miał zwyciężyć, ale Jezus i w Ewangeliach widzimy Jezusa totalnie innego niż ludzie spodziewali się. My widzimy Jezusa, który uczy, że ten, który chce należeć do Jego Królestwa, tak jak On, jest ten, który ma się zaangażować i służyć. Nie z przymusu, nie przez to, że ktoś naciskał, ale przez to, że to jest Kościół Boży i każdy z nas ma ten przywilej, chociaż w jednej rzeczy się zaangażować. Czasami może się wydawać, słuchajcie, że tracimy czas, że tracimy pieniędzy, że tracimy możliwości w momencie, kiedy służymy w Kościele, ale wiecie, co tak naprawdę my tracimy? Ego tracimy. Samolubstwo tracimy. Ale zyskamy błogosławieństwo od Pana Boga. Pan Bóg zmienia nasze serce, im więcej się zaangażujemy dla Jego dzieła. I uwierzcie mi, nie widziałem ani jednego człowieka, które było w potrzebie wśród tych, które służą Panu Bogu. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 40 werset. I druga końcówka 39 wersetu. I ten człowiek odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił. A gdy Jezus wrócił, ludzie przyjęli Go z radością, wszyscy bowiem Go oczekiwali. Ten człowiek opisuje nas. Lud, który w pewnym momencie był zgubiony na świecie. Lud, który był zgubiony w grzechu. Ale lud, który spotkał Jezusa i z chęcią, wiedząc, że On ich uzdrowił. Nawet jeżeli popełnialiśmy błędy w trakcie, wiedzą, że Jezus jest cały czas z nimi, przychodzili dalej i opowiadali Ewangelię. Tacy powinniśmy my być. Opowiadając Ewangelię, służą w Kościele po to, żeby w momencie, kiedy Jezus wróci, żebyśmy nie byli tylko my, ale żeby tych, którzy są wokół nas, mogli razem z nami oczekiwać Jezusa, spotkać się z Nim twarzą w twarz. Pan Bóg widzi wasz potencjał. Pan Bóg widzi, że jesteście potrzebni. Inną drogą by nas nie stworzył. Ale On widzi, że jesteście cenni. Że jesteście cenni dla Kościoła Bożego. I wie, że jeżeli wszyscy będziemy się zaangażować, to będzie błogosławieństwo nie tylko dla nas, ale dla tych, które są wokół nas. I Jezus będzie wywyższony. Amen.